Nowenna przed świętem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i Światowym Dniem Chorego. Dzień szósty nowenny, 7 lutego. Jestem świadoma, że jesteśmy maleńką kroplą w wielkim oceanie nędzy i cierpienia, ale jeżeli nie byłoby tej kropli, to ludzkie cierpienie i nędza byłyby jeszcze większe. Matka Teresa z Kalkuty, o Pani nasza z Lourdes, która znosiłaś wszystko z największą cierpliwością, uproś nam męstwo potrzebne do znoszenia chorób i cierpień duchowych, które pragniemy ofiarować Bogu jako wynagrodzenie za grzechy świata oraz w intencjach Kościoła Świętego. Boże, zauważam, że dziś liczy się siła, zdrowie, odwaga i tak dalej. Nie ma miejsca dla ludzi doświadczonych chorobą, cierpieniem, słabością. Wyrzuca się ich poza margines życia, domy starców, odosobnienie, a w konsekwencji eutanazja, tragizm człowieka, brak chrześcijańskich postaw w służbie, oddaniu dla innych ludzi. Panie, otwórz me serce na Twoją miłość, umocnij tę miłością wszystkich posługujących chorym. Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem niepokalanej Rodzicielki, Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą, Twoją. Ważniejsze staje się mieć niż być. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości, Maryjo, Matko Boga i ludzi. Módl się za nami, Święta Bernadetto, módl się za nami. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jaka była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Modlitwa za chorych. Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia. Wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych i spraw, aby pamiętali, że należą do tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę, i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maria. Ave, Ave,
Ave Maria, zdrowaś, 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 Maria.